No siemanko Jacob, dostałeś wiadomość? Siema Lachu, tak, dostałem wiadomość, to co, widzimy się na boisku. No na to wygląda. Dobra. Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, mam nadzieję, że wiecie, co działo się na kanale Lacha. To co, czas na wyzwania. Dobra, dawaj stary, no nie dobra. Ma czasu. U mnie jest Dele i Messi. Dziękuję bardzo. Lachu, mamy to! Dobra. Nie! Dobra Jacob, ty pomogłeś mi, to ja w takim razie pomogę tobie. Super, to lecimy do wyzwań? No a jak? Dobra Lachu, pierwsze wyzwanie. Dawaj. Tu trzeba powalczyć, tak jest? Trzeba, trzeba. Czytaj. Mamy pierwsze zadanie, czytamy. Uwaga. Na początek coś prostego. Na puszkach Pepsi znajduje się czterech znanych piłkarzy. Dele Alli, Kuba Błaszczykowski, Marcelo oraz Messi. Waszym zadaniem jest ułożyć ich od najwyższego do najniższego. O wzrost chodzi. Tak o jest. Proszę. Pierwsza cyfra szyfru znajduje się pod trzecią puszką w kolejności. Okej, okay, pokaż jeszcze raz. Dobra, ja sobie to przeanalizuję. Dobra, się. Zobaczmy. Od najwyższego do najniższego musimy tutaj zawodnika kogo ustawić. Kogo my tu mamy w ogóle? Mamy tak. U mnie Kuba. Messi, Dele Alli i Marcelo. Okej, okay, no to od najwyższego. Chyba zgodzimy się tutaj, że Dele Alli. Jednak... Dele Alli, też bym stawił na Dele Alliego. Dele jest tutaj. Tutaj, Dele Alli jest tutaj, tak jest. Najniższy będzie Messi, no moim zdaniem Messi, Messi pewnie. Tu jest Messi, tak jest, tu jest Messi. Także i teraz Messi pytanie, jest. Czy Marcelo, czy jednak Kuba? Kuba? Ja powiem szczerze, nie mam pojęcia. Ja też będziemy musieli też ja nie strzelać. Wiem, naprawdę nie wiem. Ja, mi się wydaje, że Marcelo... Stawiam na Marcelo. Dokładnie. Marcelo Kuba numer 3. I Kuba numer 3. To teraz tak, trzecia, tak? Tak. Raz, dwa, trzy. I tutaj jest puszka. Numer 3. Mam nadzieję, że się tylko nie pomyliliśmy. Ja zabieram ze sobą. Bo tu jest na przykład 5. Tu jest 2. No zobaczymy, ale pamiętaj, numer 3. Dobra, ja czytam. Okej, okej. To moje tym razem. Pierwsze zadanie było ciekawe. Ale jakie jest drugie? Drugie zadanie przed nami. Staniecie teraz twarzą w twarz z bramkarzem Adrian, który pilnuje drugiej cyfry szyfru. Waszym zadaniem jest strzelić mu dwie bramki z pierwszej piłki po dośrodkowaniu. Macie tylko 4 próby. Okej, okay, dwie bramki, 4 próby. Dwie. Damy radę, chodź. 50% skuteczności. Ojojo! Wow. O nie, za lekko! Ale jeszcze raz będzie szansa, będzie szansa! I co, rewanż wydany? No, ja trzeba. Jacob, mamy to! Jest, 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 dobra, pokazuj, co tam mamy w środku. Ja widziałem, zero! I walczymy dalej, co nie? Zero! No jak? No drugie też było ciekawe, zdecydowanie Lachu! No to nie czytaj bez mnie. No dobra, mamy wyzwanie trzecie. Także trzymaj. No dzięki. Zadanie trzecie. Czytamy. Na murawie zostało ułożonych parę pachołków w znak V. Waszym zadaniem będzie trafić w ten obszar piłką z wyznaczonego miejsca, tak aby nie dotknęła ona żadnego z pachołków. Trzecią cyfrę znajdziecie pod jednym z nich. Teraz wyzwanie dla mnie. Muszę tak delikatnie uderzyć piłkę, żeby zmieściła się ona w tej literze V, ustawioną przez pachołki, krytą przez Lacha. I Lachu będzie mi mówił, czy się udało. Będę cię kierował, tutaj! Się buja. To jest to, Jacob, to jest to! Patrz, idzie, 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 idzie! Jest! Tak jest! Yeah! A teraz, czekajcie, uwaga, uwaga! Nie ma, ale szukamy dalej. Tu nie ma. Jest, mam! Dobra, mamy. Lachu, jaka to cyfra? Ja ci nie pokażę, nie, dobra. Jeden. Pięknie. Numer jeden. No i czwarte wyzwanie, czwarte wyzwanie. Nie ma takiego, co ty mi... No dobra, nieważne, ostatnie. To przeczyta, ważne, jak to teraz zrobimy. Teraz specjalnie im pokażę. Okej, okay, no. Pierwsi wiedzą, dobra. Nie wiesz. Czytaj. To teraz, sprawdzimy, czy macie cela. Okay. Na poprzeczce zamontowaliśmy 5 tarcz, które musicie strącić strzałem zza pola karnego. Za jedną z tarcz ukryta jest ostatnia liczba szyfru. Będzie się działo, ale czas powalczyć! Tutaj nie wiem, ile prób nam zajmie znalezienie właśnie tej cyfry, pod którym z tych znajduje się właśnie ona, ale mam nadzieję, że będzie to szybkie i przyjemne. Do roboty! Tak, 3-4. 3-4. Aj, pomiędzy! Nie! Pierwsza trafiona, ale tam niestety cyfry nie ma. O, jest! Jest, 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 siadło! Trafiliśmy kolejną, no ale... No nie ma. Ja zaznaczyłem.
żeby było widać. Dobra, Jacob, którą teraz? Dachu. Ja nie lubię, jak mi coś tak wystaje, więc środek bijemy. No bo! Proszę. Ciebie lecimy, wytykajcie. Jest! Numer 8, Lachu. Dziękuję. No dobra, no dobra. Czyli mamy tak, pierwsze zadanie 3, prawda? Tak jest. Potem 0. Potem, tak? Potem 1. 1. Potem 8. 8 na końcu. Uwaga. Co jest? Ej, na pewno tak było. Puszki. Wiem. Okej, okay, czyli musieliśmy się tutaj pomylić najwidoczniej. Mój wybór jest 1 w takim razie. Czyli ja się pomyliłem. Kuba też. Nie. No to w takim razie a Marcelo. A tutaj jest numer 2. No to co, Marcelo, nie? Tak, trzeba spróbować. Dobra. Czy mówiłem od początku, że nie, ty mówisz, dobra, masz rację. Nie ma, nieważne, nieważne, dobra. 2, 0, 1, 8. Musi to być. Tak jest, okej, okay, czyli tam był błąd. Tak jest. Okej, okay. Jest. Otwieraj. Otwieramy. Jest. Nagroda. Uwaga. Lachu. Jedziemy we dwóch. Tak! Do zobaczenia w Kijowie. No i co, udało się, nie? No. Także... Co, jedziemy? Jedziemy na finał, słuchajcie, ja jestem mega zadowolony i nie mogę się doczekać. Relacja będzie niesamowita, co? Widzimy się w Kijowie. Relacja miodzia. Także oczekujcie i mamy nadzieję, że razem z nami będziecie ten finał przeżywać. Na razie.